Witajcie moi kochani, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli podobają się Wam materiały, które zamieszczam, łapka do góry, jeśli nie, w dół. Zachęcam także do komentowania pod materiałami i wyrażania swoich opinii, co sądzicie o tym, co mówię i o kwestiach, które poruszam. Pamiętajcie o dzwoneczku, dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy pojawi się coś nowego. Przejdźmy teraz do meritum. Będę dzisiaj mówił o Henryku Kasperczaku i o tym, że ten trener nie został w pełni wykorzystany, jeżeli chodzi o polską piłkę. Nie wykorzystaliśmy jego doświadczenia, które zdobył jako trener prowadząc reprezentacje zagraniczne i kluby zagraniczne. Osiągał on sukcesy we Francji, a także prowadząc zespoły afrykańskie. W latach 90., a także w 2000 do 2010 roku był zawsze takim dyżurnym kandydatem, był w trójce głównych kandydatów na selekcjonera. Niestety ówcześni prezesi decydowali się na innych kandydatów. Jeżeli tak by prześledzić tą karierę, zarówno trenerską, jak i piłkarską Henryka Kasperczaka, był on idealnym trenerem, który mógł osiągnąć z kadrą sukces. Niestety o tym się już nie dowiemy, ma 74 lata. Ten już swój najlepszy okres trenerski za sobą. No wątpię, żeby następny trener, prezes PZPN, który zastąpi Zbigniewa Bońka, zdecydował się na Henryka Kasperczaka. No, może zostanę zaskoczony, zobaczymy. Ale jeśli chodzi o te dokonania piłkarskie, Henryk Kasperczak zdobył jako piłkarz dwa mistrzostwa Polski ze Stalą Mielec. Był także zawodnikiem FC Mans we Francji. Grał w kadrze w latach 94-78. Rozegrał 61 spotkań. Jest wybitnym reprezentantem. Strzelił 5 goli. Uczestniczył w dwóch mundialach. W 74 zdobył trzecie miejsce z kadrą Górskiego. W 76 grał także udział w Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu zdobył srebro. W 78 w Argentynie na Mistrzostwach Świata także brał udział. Niestety tam reprezentacja na ówczesne czasy nie osiągnęła sukcesu, bo zajęła piąte miejsce, ale biorąc pod uwagę dzisiejszy stan, no to był sukces. Czyli jako ten piłkarz miał osiągnięcia, był na wielkich turniejach, grał za granicą, tu miał doświadczenie, które mógł spożytkować potem jako selekcjoner. A jeżeli chodzi o tą trenerską karierę, swojego fachu, warsztatu, uczył się we Francji, prowadził takie zespoły jak FC Mans, tam w sezonie 83-84 zdobył Puchar Francji, był trenerem Montpellier, Bastii, Strasburga. Potem następnie zaczęła się jego kariera reprezentacyjna, trenerska. Osiągał sukcesy z afrykańskimi zespołami. I tak, w 1994 roku z Wybrzeżem Kości Słoniowej zdobył brązowy medal Pucharzy Narodów Afryki. Potem przejął kadrę Tunezji i w latach 94-98, w 1996 roku na Pucharze Narodów Afryki przegrał finał, zdobył wicemistrzostwo. Awansował po raz pierwszy z kadrą Tunezji po 20 latach na Mistrzostwa Świata i po Adamie jest trzecim trenerem, jeżeli chodzi o polską piłkę w historii, obok Pawła Janasa i Adama Nawałki, trenerem, który jako piłkarz i jako trener prowadził kadrę na Mistrzostwa Świata. Tylko z tą różnicą, że Adam Nawałka i Paweł Janas grali w polskiej reprezentacji i trenowali polską kadrę, a Henryk Kasperczak grał w polskiej kadrze, a trenował reprezentację Tunezji tą zagraniczną. Więc widzimy, osiągał sukcesy na arenie międzynarodowej. W 2002 roku z reprezentacją Mali zajął sensacyjnie czwarte miejsce w Pucharze Narodów Afryki. Także trenował kadrę Maroko z Senegalu. No,
na Mistrzostwa Świata przegrał dwa mecze w 1998 roku, także ponosił porażki, bo z Maroko nie udało mu się osiągnąć sukcesu w Pucharze Narodów Afryki, więc wiedział, jak osiągnąć sukces, potrafił wyciągnąć też wnioski z porażki. Z Wisłą Kraków zdobył trzy mistrzowskie tytuły, dwa Puchary Polski. Jeżeli chodzi o tą karierę, a także osiągał z Wisłą Kraków sukcesy w Pucharze UEFA. Pamiętacie doskonale, jak eliminował Schalke, Parmę, niezapomniane mecze z Lazio. Wtedy Żurawski, Kosowski gole strzelali. I właśnie tak jak w latach tych, pod koniec lat 90., gdy Janusz Wójcik był zwalniany, to był jednym z kandydatów. Do dziś pamiętam, jak był taki program Sportowa Niedziela i do Dariusza Szpakowskiego, Dariusz Szpakowski wtedy dzwonił do Henryka Kasperczaka, który z nim rozmawiał, że jest potencjalnym kandydatem. Henryk Kasperczak wtedy był trenerem w arabskim klubie i mówił, że z chęcią by taką posadę selekcjonera przyjął, ale nikt się z nim z PZPN nie kandydował. Wtedy trenerem został Jerzy Engel. Ale tak na dobrą sprawę, najbliżej prowadzenia kadry Henryk Kasperczak był w 2004 roku, gdy Zbigniew Boniek po przegranym meczu z Danią zrezygnował. Trzeba było wybrać nowego selekcjonera, który by dokończył eliminację, by ratował, bo była jeszcze wtedy szansa na awans na Euro do Portugalii. Trzeba było wygrywać. Niestety tamte eliminacje przegraliśmy. Awansowali Szwedzi i Łotysze. My trzecie miejsce zajęliśmy. I wtedy trenerem został Paweł Janas, który notabene w ogóle nie chciał tym trenerem zostać. Trener prezes Liskiewicz zdecydował się na Pawła Janasa. Ale Henryk Kasperczak był głównym kandydatem. Niestety wtedy popularny Henry, jak się mówi na Kasperczaka, trenował Wisłę Kraków. Właściciel Wisły, Bogusław Cupiał, nie chciał puścić Henryka Kasperczaka. Był pomysł taki, żeby były zawodnik Stali Mielec prowadził Wisłę Kraków i reprezentację. W stylu tak jak kiedyś Walery Łobanowski prowadził Dynamo Kijów i reprezentację Ukrainy. Ale na to z kolei Cupiał się zgadzał, ale prezes Liskiewicz nie chciał się zgodzić. Drugi raz, trenerem został Paweł Janas, drugi raz najbliżej, blisko znów objęcia kadry, Henryk Kasperczak był w roku 2009. Wtedy prezes Lato zdecydował się jednak na Franciszka Smudę, gdzie później, jak już tego sukcesu na Euro 2012 nie osiągnęliśmy, prezes Lato mówił tak, to wy, lud, kibice, dziennikarze, chcieliście Smudę, przegrane Euro, macie to, co chcieliście. To był wybór głosu ludu. Niestety wtedy, gdy była właśnie te ważyły się kandydatury Franciszka Smudy i Henryka Kasperczaka, prezes Lato brał pod uwagę to, że Smuda wtedy na świeżo osiągał sukcesy z Lechem Poznań. Wtedy Austria Wiedeń była eliminowana przez Lecha Poznań. Lech grał w rozgrywkach grupowych Pucharu UEFA. Awansował do finału Pucharu Polski, który wygrał. To zadecydowało, a niestety Henryk Kasperczak miał wtedy jako trener gorszy okres w klubie, bo prowadził Górnik Zabrze, który spadł z ligi. Niektórzy mówili, że już jest ten Henryk Kasperczak stary, że już nie jest tak dobrym trenerem jak za czasów Wisły. I niestety nie brano pod uwagę tych jego sukcesów, które on osiągał z reprezentacją, bo miał na pewno większe doświadczenie niż Franciszek Smuda. No bo Franciszek Smuda osiągał sukcesy z Widzewem Łódź. Pamiętano te super mecze z Atletico Madryt. Wprowadził właśnie drużynę do Ligi Mistrzów plus mistrzowskie tytuły z Wisłą Kraków. Wspaniała gra Lecha Poznań w europejskich pucharach. I to przeważyło, że on został selekcjonerem, a zbliżało się Euro. Był rok 2009, a Henryk Kasperczak miał ogromne doświadczenie, którego nie spożytkowaliśmy. I ja uważam, że gdyby wtedy
były trener Wisły Kraków, został trenerem polskiej kadry, to te Euro 2012 w Polsce u nas w kraju mogłoby zupełnie inaczej wyglądać, ponieważ były trener Basti wiedział, jak osiąga się sukcesy na wielkich turniejach i jak się przegrywa. Sukces z reprezentacją Mali, z Wybrzeżem Kości Słoniowej, ale były też porażki, gdy był trenerem Senegalu. Ale niestety prezes Lato nie wziął tego pod uwagę i po raz drugi Henryk Kasperczak nie został trenerem kadry. Niestety polska piłka na tym nie skorzystała, a takiego trenera możemy przez dłuższy czas nie mieć, bo zresztą widzicie, jak ciężko jest przebić się trenerowi za granicą. Po raz trzeci ta kandydatura Henryka Kasperczaka była rozpatrywana po tym, jak Smuda przegrał Euro 2012. Wtedy prezes Lato powierzył tą funkcję wybierania trenera Antoniowi Piechniczkowi. Kandydatami wtedy był Maciej Skorza, ale przegrał mistrzostwo z Legią, z Śląskiem Wrocław, więc odpadał. Jerzy Engel znów chciał wziąć kadrę, wymieniało się Henryka Kasperczaka jako głównego faworyta do objęcia sterów, ale niestety wygrał Waldemar Fornalik, bo wtedy Antoni Piechniczek w popularnym Waldemarze Kingu zobaczył siebie z młodzieńczych lat. Młody trener, trenujący śląski klub, osiągający sukces ponad stan, bo wtedy Ruch Chorzów zdobył wicemistrzostwo. Waldemar King nie zdobył jeszcze wtedy mistrzowskiego tytułu, nie miał jeszcze dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o tą europejską piłkę. Niestety był to nietrafiony pomysł. Waldemar King nie sprostał tej roli. Być może gdyby Henryk Kasperczak po raz trzeci, znaczy wtedy został trenerem, awansowalibyśmy na Mundial w 2014, na Mundial do Brazylii, jakoś i właśnie nawet w jednym z wywiadów kilka lat temu wspominał o tym Henryk Kasperczak, o tym, że jeżeli chodzi o tą karierę trenerską, najbardziej mu szkoda, że nie został trenerem reprezentacji, jakby to jest jak tego, tak nie jest do końca spełniony, a najbliżej był właśnie, kiedy Wisła osiągała sukcesy, eliminując Parmę, Schalke, bo niestety wtedy z Lazio odpadli. No ale takie decyzje niestety dla polskiej piłki, szczególnie mi szkoda, bo za czasów Pawła Janasa osiągnęliśmy sukces, awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. Mi najbardziej szkoda jest właśnie tego okresu 2009-2012 i że wtedy jednak Henryk Kasperczak powinien być tym trenerem i jestem o tym przekonany, że z Henrykiem Kasperczakiem awansowalibyśmy z tej łatwej grupy i osiągnęlibyśmy sukces u siebie w grupie. No ale no niestety to jest taka moja opinia. A moi kochani, co wy sądzicie na ten temat? Czy macie też podobne zdanie? Czy uważacie, że Henryk Kasperczak, będąc trenerem, osiągnąłby sukces? Czy po prostu powtórzyłaby się historia z Górnikiem Zabrze, byśmy zagralibyśmy gorzej niż za Smudy i byśmy wszystko przegrali na tym Euro 2012? A może sądzicie, że Henryk Kasperczak ma jeszcze szansę zostać trenerem polskiej reprezentacji? Dajcie znać w komentarzach, w opiniach. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o subach. Jak wam się nie podoba, to możecie łapkę w dół dać. Zaznaczcie dzwoneczek, będziecie wiedzieli, kiedy będę umieszczał nowe materiały. Zachęcam do komentarzy pod filmikiem. Tyle w tym temacie. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich pasjonatów, fanatyków sportu, tych wszystkich, którzy kochają piłkę nożną. Do zobaczenia. Cześć. Słyszymy się wkrótce.